Nie wiem, czy dzisiejszy troll będzie niesamowity, bo szczerze mówiąc, dalej się czuję lekko osłabiony i chory. Ale postaramy się zrobić co naszej w mocy, żeby dzisiaj zrobić w miarę dobrego trolla. A dzisiaj będziemy robić troll, w którym ten widz dowie się o tym, że okolica, w której mieszka, nie jest do końca przyjazna i jakby może nawet lekko nawiedzona. No bo jakby ten widz dopiero zaczął budować swój dom, dlatego też myślę, że to będzie w miarę ciekawe. A wy zostawcie łapkę w górę, bo 10 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek Minecraft Extreme, więc zostawcie łapkę w górę i będzie fajnie. I ktoś tam sobie pisał w komentarzach, że jakbym nie prosił o łapki, to by zostawił tą łapkę, ale prawda jest taka, że jak nie proszę, to i tak nie zostawiacie, więc no, trzeba żebrać. Nie wiem, co on robi, bo myślałem, że to są jakieś miejsca na okna na początku, ale on ma wejście do tego domu takie trochę krzywe, nie? Jakby to są 4 bloki, tu są 3, nie wiem, czy on to ogarnął, no ale może być śmieszny, jak ma takie zdolności budowlane. Fajnie też, że jesteś dookoła pustynia, bo będzie można na przykład rozwalać góry z piasku. To też myślę będzie fajne, ale jeżeli chodzi o to, od czego moglibyśmy zacząć, to może od tego, by gdzieś tutaj obok, centralnie koło niego, wybudować jakiś taki opuszczony domek, taki malutki, prowizoryczny, ale żeby był. Zrobię tutaj, dobra, zbuduję coś na taką wysokość. Ja wiem, że to jest lekko widoczne tam od niego, ale mam nadzieję, że tego szybko nie zauważy, a przynajmniej, że sobie nic z tego nie zrobi. Dobra, wybuduję sobie tutaj taką ścianę, taką pyk, takie wiecie, takie dosłownie gruzy domu, jakoś takie wiecie, zakopane lekko w piasku, więc podłoga będzie taka, no, na pół powiedzmy, takie coś, okej, to ma chyba sens, jakaś skrzynka, w której damy od razu liścik, bo nie wiem, kiedy on się tutaj pojawi, ten widz, kiedy go tutaj sięgniemy, ale już zróbmy sobie takie coś, co będzie wytwarzał delikatną atmosferę. Mówiłem ci, byś opuścił to miejsce, ale nie posłuchałeś, dlatego zniszczyłem twój dom. Okej, damy teraz skrzynkę tutaj, włożymy jakby tą książeczkę do środka, jakiś crafting damy, że niby sobie gdzieś tutaj stał, jakiś może piecyk, gdzieś tu, okej, i to wygląda w miarę jak gruzy domu. Jeszcze przydałyby się wajny w sumie, które gdzieś tutaj widziałem, o, one będą takim fajnym dopełnieniem klimatu, myślę, o, coś takiego, właśnie tak, o, no i to wygląda teraz naprawdę git, teraz to wygląda jak opuszczony dom, tutaj ewentualnie może być jakaś dziura jeszcze, no i coś takiego i będzie git, i będzie git. Teraz to wygląda, jak dla mnie, jak naprawdę realistycznie wyglądająca ruina. A co do jego domu, to naprawdę w dobrym momencie przyszedłem, bo ja na początku myślałem, że nie ma żadnych rzeczy, ale okazuje się, że ma rzeczy, czyli po prostu przyszedłem w momencie, kiedy zaczął dosłownie budować ten dom, co jest nawet git, i powiem wam, że nie rozumiem czegoś, bo ta podłoga na tle reszty domku jakby wygląda podejrzanie zaplanowanie, chociaż nie, dobra, chociaż widzę, że już się walnął jedną kratkę tutaj, jednak nie wygląda tak zaplanowanie, jak mi się wydawało. Może gdzieś jakiś pattern podpatrzył, ale wyszło jak wyszło. Zróbmy jeszcze tabliczkę, na przykład weźmy sobie taką ciemniejszą, weźmy sobie też czerwony barwnik, taki o, i napiszmy na tej tabliczce: musisz stąd odejść, szybko. Okej, teraz to pokolory na czerwono, wyrzucę tą tabliczkę i sobie tą skopiuję tak, byśmy mogli ją wklejać ile tylko chcemy. Robię takie coś trzymając kontrolę, jakbyście chcieli wiedzieć. Dobra, postawię tutaj tabliczki, taki pyk, 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 no i obłożymy mu tym cały dom. Zobaczymy jego reakcję na to, czy wystraszy się, że to jest w okolicy. Oczywiście tym razem wyłączyłem to, że... Ej, co on zrobił? On zmienił to. Okej, no to nawet wygląda. Wyłączyłem to, że jak on coś napisze na czacie, to tym razem nie zobaczy tego, że ja to odczytałem. Dlatego też cały czas pisząc nie będzie wiedział, że to jest dookoła. Powoli zaczyna robić się noc, a to oznacza tylko jedno. Znaczy chyba noc. Noc się zaczyna robić, czy dzień? Nie, dobra, zaczyna się robić noc. A on tutaj coś craftuje sobie. O, wyszedł z domu, kurczę, nawet nie zdążyłem jakby zareagować. I zobaczył te tabliczki od razu, zmieszany, patrzy na nie, rozczytuje: musisz stąd odejść szybko. Co wy byście zrobili, gdyby coś takiego pojawiło się koło waszego domku? Piszcie w komentarzu, jestem w sumie bardzo ciekaw. Tomas YouTube. Dobra, napisał zapytajniki i teraz wie, bo wyświetlił mu się na czacie, że nikt go nie usłyszał. Dlatego on gdzieś teraz poszedł? Halo, Tomas YouTube, gdzie ty zmierzasz? On wchodzi na górę. A dlaczego on wchodzi na górę? Czy on poszedł za tymi koblami, myśląc, że to jakiś znak? Szczerze mówiąc, o, te koble to nie są moje, bo jesteśmy około 1000 kratek od spawna tylko. O, ej, ale on przypadkiem totalnie wpadł na mój dom. Znaczy, przynajmniej na gruzy domu. Dobra, tego się
nie spodziewałem. Rzecz mówiąc, myślałem, że troszkę inaczej będzie wyglądać. Ale widzicie, opłacało się to zbudować teraz. Wziął tą książkę. Co on zrobił? Widzieliście, on mnie jakby uderzył, ale przez to niewidzialny, więc on nic nie mógł widzieć. Co on robi? On bierze tą książkę. Nie, on się zakopał. Się patrzy w górę. Ej, ale naprawdę, ja jestem niewidzialny, więc on mnie nie widzi, dlatego nie do końca czaję, o co chodzi. Co on robi? Ej, to jest naprawdę jakaś dziwna taktyka gry. Aha, on chyba obserwuje po prostu, czy osoba, która mu dała te tabliczki, gdzieś biega koło jego domu i robi to z góry. Ej, w sumie fajne są te haski, można je tutaj pospawnować, na przykład powiedzmy, spawnują mu takie dwa w domu jeszcze. On zaczął się bić z tym zombiakiem, ale on chyba, a nie, dobra, już myślałem, że nie może go trafić w ogóle. Ale on nawala szybko, on w ogóle nie wiedział combat update. O, tutaj też dookoła zobacz, są tabliczki na domu oblepione. To teraz możemy mu też w domu postawić te tabliczki. Okej, czyli teraz zobacz, że osoba, która dała mu te tabliczki, była w domu pod jego nieobecność. A ja mam fajnego pomysłu. Można by było zrobić coś takiego jeszcze, że teraz sobie zaznaczę stąd teren aż tutaj. Powiedzmy, teren sobie zaznaczę dotąd gdzieś. Gdzieś tutaj sobie trzeba zbudować takie, wiecie, taki punkt do zaznaczenia. Okej, teraz to zniszczę, żeby nie było żadnych podejrzeń. I zamienimy całego sandstone'a na piasek. Zwykły piasek. O, dobra, on jest teraz w domku. To zrobię replace sandstone na sand po prostu. O nie, i zawaliło się. No dobra, to zróbmy, że tak. Zamienimy po prostu stone'a. Stone na piasek. Jest git. I w środku tej góry będziemy mogli dać jakiś dynamit. Ale co on aktualnie robi? Stoi w domu i je sobie chleb. No cóż, jeżeli to jest jego sposób na obronę przed obcymi, to spoko. On cały czas się rozgląda i zastanawia się, kto mógł to zrobić. Myślę, że tutaj w tej górze powinniśmy zrobić miejsce na kulę z TNT, sphere TNT i powiedzmy dajmy na 5 kratek. Jaki to jest wielkość, że to nie wystaje poza górę? Nie wystaje, więc jest git. Ale gdzie jest ten gracz? Ej, bo on teraz gdzieś wyszedł. Możemy się do niego tepnąć, bo on ma Thomas YouTube. On się gdzieś schował. Co jest? Aha, on się tutaj zamurował, żeby noc przetrwać, naprawdę? Okej. Czy jeżeli teraz damy mu te tabliczki tutaj, przed wyjściem, że jak wyjdzie, to zobaczy je dookoła, to będzie też creepy, to będzie creepy. To jest bardzo creepy. Czy ja coś mogę zrobić, żeby go stąd wywabić? On tutaj cały czas stoi i jakby chyba stąd się nie zamierza za bardzo ruszać, a to jest kopalnia, o, dobrze wiedzieć. O, wkopał się delikatnie na dół i rozkopuje się i zobaczył te tabliczki. Ej, dobra, dobra, czyli teraz widzi, że ktoś był chwilę temu dosłownie w jego domu. Po prostu je rozwala. Pisze halo. Dalej szuka jakby tej osoby, to znaczy próbuje jakby złapać tą osobę na tym, że jest blisko niego. Ale nawet w przypadku, kiedy nikogo nie ma, to tabliczki tak się pojawiają. Co on robi? On obserwuje, dobra. To zróbmy tak, zacznijmy otwierać teraz drzwi. Dobra, otworzyłem drzwi. Czy on to widział? On to chyba widział. Dobra, uwaga, otworzymy po raz kolejny drzwi. Nie, on nie chce stąd wyjść. Ale albo jednak wychodzi, idzie i nawala mieczem, ale to nikogo nie ma dookoła. To teraz, ja wiem, co można zrobić. Można teraz tą górę wysadzić od razu. Dobra, zróbmy coś ciekawego, żeby nie było po prostu. Redstone block i jazda. Mam nadzieję tylko, że to nie wysadzi jego, a chciałbym bardzo, żeby to zobaczył. Uwaga. O kurcze! Ale ten piasek rozwaliło! Ale go zasypuje ten piach! Co jest? O ja! Ej, dobra, to było akurat bardzo mocne. Nawet nie wiem, aż czy to nie było za mocne. Popatrz, ile tego TNT wybucha. O nie! Wiecie co? To było trochę za dużo TNT, niż chciałem, żeby było. Podchodzi do tego krateru, który teraz się tutaj stał. Ale okej, troszkę przypałowo. Czy on tu spadł? On tu spadł. Czemu on ma takie lagi? Halo, Tomas, czy ty masz internet z drewna? No i teraz przynajmniej ma dużo żelaza tutaj wszędzie odkopane. Co on robi? On się znowu zabudowuje. Dobra, Tomas jest chyba zmieszany. No cóż, jakby tak czasem bywa, ale naprawdę jak ten... Ja chciałem, że ten pies się tak rozbryznął, ale nie wiedziałem, że to aż będzie na taką skalę, naprawdę. O nie. Czy on się jeszcze jest kapnął, że to jest troll? Chyba nie, bo jeszcze nic nie pisał na czacie. No ale tylko stoi tam i się chowa, czy on sobie tam... Czy on sobie tutaj to jakąś norkę wydrążył? Okej, jakby... No to spoko masz norkę, Tomas. Są błędy na serwerze. Są błędy na serwerze? Czy jemu chodzi o to, że ta góra wybuchła? Czy chodzi mu o lagi, że spadał tak wolno? Nie mam pojęcia. Ale na razie nie napisał TNT wszędzie. 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 Wszędzie? Tak się pisze? Wszędzie? Rozumiem wszystko, ale wszędzie? Dobra, nieważne. Pomijmy gramatykę, bo jeszcze żeby się nauczyć gramatyki, to pewnie ma trochę czasu. Ja też w pierwszej klasie podstawówki nie byłem kozakiem z gramatyki, żebyście sobie nie myśleli. Zawsze mnie zastanawiało w ogóle, co to są za struktury? Jakieś takie kwadratowe pokoje z dirtem w kopalni? Jak to powstaje i jaki to ma
sens? No nie wiem, może wy wiecie? On się tu wkopał i... Ja nie wiem, czy... Aha, bo teraz w ogóle dzień chyba będzie wstawał. Tak, teraz wstaje dzień, wiem, wszystkie potwory znikną. Nie chcę robić dnia sam z siebie, żeby to nie było aż tak podejrzane, no bo kiedy zrobię dzień, to wszyscy na krzykach od razu piszą, że no ja albo tyle trolujemy, a nie chciałbym, żeby taka wiadomość mu się pokazała, żeby nawet mu nic nie sugerowało. No znaczy nic nie sugerowało. Cała góra koło ciebie wybuchła, gościu, okej? Już większej sugestii się nie da. Ale wyszedł, więc może faktycznie czekał tylko na to, aż się stanie dzień. Ale w trakcie, jak on tam jest, kurczę, to w sumie moglibyśmy coś zrobić w jego domu. I zróbmy może coś takiego, że weźmiemy tablicę. Ostatnie ostrzeżenie. Dobra, ostatnie ostrzeżenie, taką tabliczką zostawiłem w domku. A on co robi? On gdzieś tam biega. No dobra, no to git. Czy moglibyśmy na przykład jakąś... Ja wiem, co weźmy. Weźmy pigmana i weźmy linę, ale jak jest lina? I to jest dziwne, bo jakby nigdy nie mogę tego ogarnąć. Dom mi wysadzili, napisał Tomas YouTube. Aha, bo już tu jest, dobra, to za późno trochę. Ostatnie ostrzeżenie, czy on sobie coś z tego zrobi? Chyba o co chodzi? Dobra, ja już wszystko rozumiem. Tomas jest po prostu bardzo młodym graczem, jak większość graczy na ekstremie. Chociaż no nie zawsze, bo czasem się zdarzają jacyś bardziej ogarnięci gracze, którzy od razu demaskują nas na trolu. Ale, no to co się tutaj stało, to naprawdę... To było za mocne trochę, ja wiem, ja wiem. A co jakbyśmy na przykład teraz sobie zrobili jezioro lawy? O, to by było fajne chyba. I może trzeba tak właśnie zrobić. Więc porozlewam tutaj lawę dookoła, tak o, tak pyk, żeby zobaczył, że wcześniej tutaj, gdzie on jeszcze był, teraz jest już zupełnie inaczej. Czy on zauważył tą lawę? No, w sumie z takiej perspektywy nie widział chyba. Poszedł sprawdzić teraz to jeziorko i zaraz zombiak go tu wepchnie? Nie, mam nadzieję, że nie. No, wygląda to co najmniej podejrzanie. Jak wszystko w sumie w dzisiejszym odcinku. A co jeżeli na przykład, jakby wydaje mi się, że świnie są rzeczą, która się pojawia w horrorach często, nie? W różnych postaciach. Dlatego ja bym teraz wziął jakąś świnię i bym w końcu znalazł tą linę, tylko nie wiem jak ta lina się nazywa po angielsku cały czas. Administracji. Co się dzieje? Jesteś administra... On w ogóle pisze szczątkowo strasznie. Dobra, nie będziemy mu nic odpowiadać. Ja dalej szukam tej liny. Jak już raz tą linę znajdę, to już zapamiętam sobie, jak ona się nazywała. Proszę. Proszę. Lead, wiedziałem, że coś na L. Dobra. Ja bym zrobił coś takiego dziwnego mega. Czyli na przykład tutaj jedna świnia. Pyk, pyk, okej. Druga świnia, pyk, pyk, okej. On tu jest obok. O kurczę, czy on to słyszy, nie? Dobra, jest git. Kolejna świnka, żeby było troszeczkę tych świnek. O, i o, zauważył to akurat w momencie, kiedy ja coś kończyłem robić. No to już jest bardzo dziwne. Ale on ucieka teraz przed tymi zombiakami, sobie z nimi nawet poradzić nie umie. Tomas, Tomas, Tomas. Coś z ciebie wyrośnie, gdzie on ucieka? Co jest? Tomas, where are you going? Czy on naprawdę stąd ucieka? Czy on idzie tylko coś zobaczyć? Nie wiem, ale mam pomysła. Słuchajcie, skoro na razie troll na nim idzie tak dobrze, na razie te rzeczy go jakoś, no, nie utwierdziły w przekonaniu, że to jest troll, to można sięgnąć po coś mocniejszego. Proszę. Proszę? Okej. Okay. Ja bym najchętniej, nikogo nie ma, ja bym najchętniej na przykład przyleciał The Phantom. O, fantomem bym chciał być. O, to by było dobre. Ale takim nieregularnym trochę fantomem, czyli dawajcie, lecimy do niego teraz. Jak widzicie, ja nadlatuję, pyk. Ktoś tu, uwaga, i teraz przelecę mu przed nosem, pyk. O, o dobra, lecę dalej. Ale ej, fajnie się tym fantomem nawet lata. On tu jakiś inny domek znalazł, tak jak mówię, no. To jest bardzo niedaleko spawna. Zresztą to widać po okolicy, że tutaj już był każdy, kto miał być. Czy on się rozgląda? Tak, on się rozgląda, on mnie widzi. No i teraz, czyli to dom. Czemu on pyta, czyli to dom? To są jakieś ruiny w ogóle. Dobra, fantom fantomem. I to może na nim nie robić wrażenia. Ale, co jakby centralnie nad nim przyleciał gdzieś gast. Czy on mnie widzi? On mnie widzi, jak sobie poleciałem w tamtą stronę w ogóle. Dobra, on na mnie patrzy, dlatego my sobie odlecimy, tak żeby mu po prostu zniknąć z horyzontu. Muszą się dać dziwne rzeczy. No bo w przypadku, kiedy widz zaczyna coś kumać, to trzeba być ostrożnym, ale ten widz widzę, że nic totalnie nie kuma. Postawię za nim świnię. Jeszcze może drugą. I trzecią. Okej. Okay. Tutaj kolejna świnia. Tu kolejna. Dobra, to już jest naprawdę, to jest bardzo, bardzo, bardzo ewidentne to, co się tu dzieje. I... Tomas, czy to jakkolwiek cię w ogóle rusza? To, że świnie się nagle pojawiają, gaz lata nad tobą, góra wybucha, cokolwiek? Świni. Tak, najlepszy komentarz, jaki mogłem usłyszeć. Tu świni mieszka. Co? Co to ma znaczyć w ogóle? Ej, sorry, bo ja sam już nie ogarniam za bardzo, co się dzieje. Świni? Stop. Okej. Okay. Co za co? Nie wyjdę. Wiecie co? Ja jestem ciekaw. Co by się stało, gdybyśmy teraz na przykład to podpalili? Jeszcze, dobra, rozumieliśmy tej tabliczki te same dookoła, co były wcześniej. Dobra, pyk. Co to za bug? O, a jednak zna takie pojęcie jak bug, tyle że inaczej się to pisze. No ale dobrze. Ukryli
mylę się. Okej. Okay. Dom nad nim zaczął się palić. Zauważył to, że się pali. Dokąd? Do... Myślałem, że tutaj jest napisane doknes, że już mnie zdemaskował. Napisał dokąd. Jak? Co on robi? Czy on wszedł jeszcze o ten ogień się podpalił? No jeszcze tak. Dobra, ja bym mu tej świni nawpychał do środka. Tak, żeby wszystkie tam wpadły po prostu. Wpadaj... O! Dobra, nie, zobaczył te świnie. Ja chciałem już tak zakupać tymi świniami strasznie. A co jakbym się na przykład... Dobra, to już będzie naprawdę mocne. Co to jest experience? Aha! Czyli takie te... A dobra, nie, to słabo. Co on pisze w tą tabliczce? Co jest? Nie mieszkajcie na pustyni, bo strasz. Bo strasz? A że taka pożarna? Po co chodzi? Ej, dobra, nie wiem, czy Tomas jest trolem, czy o co chodzi, bo ten troll naprawdę jakby... Ja tu mi się robię wszystko. Znaczy, nie wiem, co jeszcze mogę zrobić takiego, żeby on się strzelił, że to jest troll. Może poszukamy czegoś jeszcze ciekawego. O, na przykład Minecraft. Minecraft chest? Czy ja mogę być... Aha, Minecart chest. Ej, co on tu pisze jeszcze? Skończysz, jak ja i dostaniesz bana? Skończysz, jak ja i dostaniesz bana. Czy on dostał bana? Tomas, za co tu dostałeś bana? Jak przecież, czy ty byś w ogóle umiał cheaty zainstalować? Czemu on bierze tabliczki stamtąd i przynosi tu? A, okej. Okay. Pisałem jeszcze zanim znowu te tabliczki, bo tutaj coś pisze, się produkuje. Idź stąd, póki możesz. O, zobaczył te tabliczki. Okej, okay, ale ja nie chciałem się w to zamieć akurat. Ej, co, on wyszedł? Ej, on wyszedł na moich oczach. Tomas? Ej, nie ma Tomasa na serwie. Tomas. Ej, czy on serio wyszedł? Okej. Okay. Jakby, no, tak chyba bywa. Nie wiem, jakby on naprawdę wyszedł z serwera. Dlatego, no, powinienem dać jakieś itemy w rekompensatę, czy coś. Ale, Tomas, jeżeli to oglądasz, odezwij się do administracji. Stary, oni ci dadzą jakąś rekompensatę. A nie, on tu jest! On tu jest! Tomas, dobra, to zamień się w najdziwniejszą rzecz, jaką mogę. Tylko muszę zobaczyć, co może być takiego mega dziwnego. Już po prostu nic głupszego się nie będzie dało po prostu zrobić. Może Arena Cloud Effect? Co to jest? O lol. Ej, dobra, to jest dobre. Dlatego wyłączę sobie teraz Vanisha i zacznę tutaj pływać. Zniszczę ci. Ale co on mi zniszczy? Czemu on w ogóle tonie? Stary, ten zombiak cię zaraz zabije. Patrzcie, zacznę tutaj latać tym partiklesami koło niego. Czy on to widzi? On to widzi, chyba. Widzi? No, widzi. Widzi, rozgląda się. Ej, ale to jest naprawdę, są mocne partiklesy. Sam bym się zastanawiał, o co dzień, bym takie coś zobaczył. Czy on się teraz będzie wkopywał pod ziemię? Czy się mam wkopać tu z nim, czy co? Dobra, to będzie go dalej tutaj prześladować. Znowu ta tabliczka. Znowu ta tabliczka. Znowu wszystko. Wszędzie tabliczki. Jak ja to stawiam? Co? Czy on myśli, że on to sta... Tomas, jakbym się zamienił w strzałę, na przykład. A nie, to w sumie wygląda jakbym miał Vanisha i kurczę, strzała by mi się przylepiła, to nie. Dobra, zamienię się w Fireballa. Czy on tutaj zszedł na dół, czy tutaj się tak po prostu świeci? A nie, jest tutaj. Patrzcie, będę latającą kulą nad nim. Ta kula mi mryga, ale jemu powinna normalnie działać. Pierunie! Co to znaczy pierunie? Pierunie to jest jego powiedzonko? Dobra, podlatuję do niego. Uwaga, teraz zacznę go bić. Nawalać go po prostu z łapki. Tomas, czy ty mnie w ogóle oglądasz na YouTubie? Pierun! Pierun! Ej, on miał mało... życia bardzo, okej. Pytaliście się ostatnio, czemu zawsze kończę trolle, kiedy gracz ginie, bo ktoś mi napisał ostatnio komentarz, że Darkness jest bez sensu, kiedy on zginie, do tego teleportu już wszystko wiadomo. Ale jak ja go biję, to on już widzi, na przykład w tym wypadku mój nick. Tomas, Tomas, mordo, Undis. Ogarniasz? Ogarniasz coś, cokolwiek? Napiszesz mi coś na czacie? Czy już ogarnąłeś, że to jest troll, czy nie wcale? Proszę, oby... Wytłumacz się, Tomas. Dokne kula zniknęła, znajdź ją. Tomas, ile masz lat, mordeczko? Bo coś to jest grubo nie halo. 15 lat. Ty masz, Tomas, 15 lat. Okej, okay, a ty? Wiecie co? Ja się chyba czuję dość na dzisiaj zmęczony. To mnie przerasta. Ja chciałem dojść trolla na kimś, żeby mógł powiedzieć, że to był troll, ale jestem Tomasz Byczyński. Byczyński? Jak byczek prawie. Okej, okay, to fajnie. To fajnie. Mam 15 latek i jestem z Zielonej Góry. Nie masz 15 lat, Tomas. Nie, znaczy jakby możesz wkręcać kolegów w swoim wieku, ale pozdrowisz mnie i Angelikę na filmie? Okej. Okay. Pozdrawiam ciebie i Angelikę. Idę się zabić. Czy coś? Zostawcie łapkę w górę. To może przeżyję. Cześć. Angela i Tomasz Byczyński. Byczyńscy. Aha, no. To cześć.